No kurczę, zaczyna grać mój wzmak, jeden kanał. Jeden kanał podłączony, bo tylko jeden transformator mam na razie podstawiony. Kurde, nie mogę znaleźć takiego samego. Mam inny, TG2,5. Ale nie będę dwóch innych wstawiał, tylko te same, nie? To jest cover, żeby mi zaraz YouTube nie obciął znowu wokalu. Za prawa autorskie. Tak, to na żywo grane. Moja ta kolumienka, jeszcze tą silowska. I wiecie co wam powiem, no świetnie wyszło, bo nawet jeśli wypnę sygnał, zostawię, czekajcie moment, tutaj pauzę, zostawię ciszę, zrobię na maksa, w tej chwili zbiera delikatny przedźwięk kolumna, teraz dotykam palcem do wejścia, mam idealną ciszę, a napięcia w miarę posprawdzałem. Wszystkie takie... Zaraz, moment, podepnę to wszystko. Wszystko jest tak, jakbym chciał. Idealnie się zgadza. Zasilacz. Myślałem, że wyjdzie mi to wszystko na tym prostowniku, na tej lampie. Niestety transformator do tej lampy, do żarzenia jest za mały. I w przyszłości zostanie wymieniony. Na razie został założony zwykły mostek prostowniczy, tam 2-amperowy, 2,5 ampera. No i jeszcze jest jeden kłopot przy włączeniu. Jak puszczałem przez żarówkę, bardzo długo się na... Duże jest obciążenie na transformatorze i na mostku, zanim się naładują kondensatory. Także... No to właśnie to jest... Jeszcze wymiana tego rezystora ze 100 ohmów na 1 kilo ohm. I tak myślę, że mi to będzie pasować, bo napięcie w tej chwili anodowe mam 275 V. To jest trochę dużo jak na tą lampę. Chociaż w Bambino było 275, no ale to jest ECL, to jest 3,5 W, tu nie ma co wymagać od tego wzmaka, nie? To nie ma głośno grać, to ma właśnie czysto mi zagrać i ze sprzężeniem zwrotnym tutaj pobieram z transformatora, z powrotem już tutaj podstawiłem jeden kondensator, teraz będę przerabiał od razu, przerabiam dwa kanały identycznie, nawet jeśli nie mam tego transformatora jeszcze, później będę, żeby wiedzieć co było w tym zmienione, nie, bo nie będę wykręcał za każdym razem płytki, płytka jest wkręcona tutaj przez takie dystanse. Potencjometr Alpsa, tak jak już mówiłem, nie? No jest masakra, no. Chyba za duży prąd idzie anodowy. Bo jest, no... Zaraz, moment. Jeszcze raz, moment. Cofniemy do tamtej muzyki. Mam charczenie. Zniekształcenie jest takie, że na razie spróbuję tyle i o ile się da na słuch, a potem będę sprawdzał pod oscyloskopem, czy to idzie z triody, czy to już idzie z tej pentody mocy, te zniekształcenie. W sumie to na początku można byłoby to sprawdzić. No i przede wszystkim trochę za duże napięcie anodowe z tego transformatora. No niestety 275 to jest za dużo. 30 mA ma być bez sygnału, a mam prawie 55 pobór lampy. Także troszeczkę jest za bogato. Wymienimy jeszcze ten opornik na 1 kilo ohm i zobaczymy jak to będzie się zachowywać. Na razie jeszcze zobaczę, czy to w tej chwili... Aha, jedną rzecz. Podmienię te lampy, zobaczę, czy na drugi tak samo się... No, jest ciepło. Aż za bardzo jest ciepło. Za bardzo się nagrzewa, że tak powiem.
Dobra, podstawię tą lampkę i zobaczymy, czy na tej lampce będzie to samo się zachowywało. W ogóle świetnie się zachowało na tej lampce. A lampka NOS, nieużywana. Nie no, jest the best. Chyba nawet wiem dlaczego. Odwrotnie jest podłączone. Jeszcze wybierzemy ten kondensatorek, odepniemy od sprzężenia zwrotnego, bo się zrobił nam generator. I teraz zobaczymy, jak bez tego kondensatorka pójdzie wzmocnienie. Czyli te lampki nie są identyczne. No na tej lampie dużo lepiej chodzi, no. Czyli w tej lampie można podziękować, no. Do końca i czyściutko. Nie będziemy katować, bo szkoda tej lampy. Trzeba zmienić ten rezystor koniecznie na 1 kOhm. Przede wszystkim będzie to ten kondensator, stąd wywalamy, bo robi nam się generator. No i co? Działam dalej, bo tutaj teraz tak, 1 kOhm 10 W. I razy oko, tak nie musi być 10 W, chociaż dobrze by było, żeby było 10 W. No nie wiem, czy znajdę takiego, 1 kg mam, ale wyciągnę z tego. Dobra, zabieram się do roboty, do dzieła, zaraz znajdę jeszcze tych lampek, jeszcze mam, tych ECL-ek, także zaraz zobaczymy, drugi kanał będziemy odpalać. No teraz z transformatorem mam trochę biedę, bo dopiero jutro będę miał. No i na razie tylko przełączę sobie anody, zobaczę jak lewy kanał gra, nie? Jak prawy, jak lewy. Pozdrawiam i za chwilkę się zobaczymy. No i znowu zabawa w dobieranie lampek. Niestety nie wszystkie są identyczne. Tutaj coś jest z triodo. Mam tu nóweczkę jeszcze jedno, to PCL. Wszystko jasne, to małe żarzenie. Lampka właśnie, o, ta dziwnie się zachowuje. Nie ma takiej mocy, nie? Jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Tu jest ten kondensator.
wypiszmy to. Ajajaj, ona się kurde mocno się grzeje. Co z nią jest, nie halo. Mam nadzieję, że nie rozwali tego żarzenia. Teraz ta. No, to ma inne brzmienie całkiem. Czyli to ma niezłe kopyto. Dobra, co to się music skończył. Ale zbliżam rękę, mam delikatny przedźwięk. Można powiedzieć, jeden kanał gra, jeszcze tylko teraz drugi trzeba doparować do tego pierwszego. Fajnie to chodzi, kurde! Pasik też nie jest, czego sobie. Jak na 3,5 wata to jest git. Dobra. Nie ma co. Trzeba szukać tego transformatora. Kurde, muszę przewalić połowę swojego. Gdzieś jeszcze w piwnicy miałem takie te stare. Tam był bodajże w telewizorze Zephyr takie trafo. TG5, a nie TG2,5. No i dobra, pozdrawiam. Do następnych filmów. Także jak poskładam, to dam znać. No musiałem troszkę nabydlić na płytce, że tak powiem, brzydko. Bo musiałem podobierać rezystory, żeby prądy poustawiać. No i tutaj troszeczkę lewy kanał poprawiałem, dopasowywałem do prawego. Prawy, o dziwo, bardzo ładnie zagrał, ale to właśnie zagrał na jednej z lamp. Drugą, żeby identyczną dobrać, musiałem po prostu rezystorami ograniczyć prąd na triodzie. Pentoda ładnie dawała wzmocnienie, wszystko było pięknie, ładnie, a trioda niestety no się różniła i to całkowicie, a tych lamp chyba z 4 sztuki przewaliłem. No i wyszło co do czego, to jeden kanał, nie wiem na czym, po prostu zmieniałem ten sam transformator pod lewy, pod prawy i zawsze lewy inaczej grał. No teraz już gra to ładnie, także czyściutko. Zresztą słychać, że tu żadnych burków nie ma przy dźwięku. Ale to nawet nie o to chodzi, chodziło o zniekształcenia. Sprzężenie zwrotne całkowicie w tym układzie, pominąłem kondensatory, jest czyste, tak jak transformator daje na wyjście. Całkowicie sprzężenie ujemne jest tylko przez rezystory, bez żadnych kondensatorów, tak żeby nie było przebarwień, bo to równie dobrze można byłoby korektor z tego zrobić, nie? Czyściutko, fajnie to gra, także
patrzyłem i bluesa. I rock puszczałem. Do roku to już powiem tak, disco polo całkiem hała. Znaczy nie to, że hała jako wykonanie, tam żeby nie było zaraz jakichś tam brzydkich komentarzy, tylko się nie nadaje do tego tym wzmacniaczem po prostu słuchać takiej muzyki. Jest bardzo łagodny, bardzo miękki dźwięk i mam nadzieję, że ten stolarz mi się tutaj wyrobi, pospieszy z tymi obudowami, bo powiedział, że wyginanie sklejki to przynajmniej 48 godzin. Tylko ciekawe, kiedy się zacznie z tym to robić, nie? No i zobaczymy, no, jak to wszystko wyjdzie. Na razie wzmacniasz do góry nogami gra. Dwa razy mnie kopnęło, także nie polecam dla amatorów. Niechcący dotknąłem tutaj tego kondensatora szczypcami, a że szczypce miały izolację od tymi malutkimi, że szczypce miały tutaj po prostu, dotknąłem obudowy i bo podstawiałem tak podczas gdy grałem rezystor, nie? No i trzymałem za nóżkę rezystora, jak ściekło, to aż usiadłem, bo to wali z kondensatorów, także to nieważne, że to jest separacja oddzielnie, że to fazy nie ma na obudowie, że można sobie dotykać, ale i tak te 207, prawie 300 V jest, 273 V dokładnie jest na anodzie, nie? Na napięciu anodowym. No i dobra. Teraz czekam, żeby sprawdzić, po prostu on się musi wygrzać, ten wzmacniacz. Nawet jak wlecisz do góry nogami, to jeszcze bardziej grzeje tą lampkę. Jak się wygrzeje tak po pół godziny grania, wtedy będziemy mogli sprawdzić rzeczywiste napięcia na anodach i na siatkach. I wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, czy prąd się zmienił, czy płynie, czy nie płynie, nie? Ale to raczej nie płynie, tylko po prostu... No kwestia zużycia, że tak powiem, lampy, nie? No dobra, niech to sobie tam coś tutaj gra. Czym ciszej gra, tym bardziej się grzeje, od razu mówię. No oczywiście, jak dowalimy czadu, no to wiadomo, że ten prąd na pentodzie będzie większy. Tak to jest właśnie. W klasie A, single-ended, jest na tej zasadzie, że żeby to nie była pentoda, a trioda, to jeszcze lepszy dźwięk można uzyskać na samych triodach. Tylko, że to już za... No zobaczymy, może zrobimy coś na samych triodach, bo gdzieś miałem jeszcze te diabełki, te takie z trzema szpilkami. Dwie sztuki, tylko nie wiem, czy one będą w ogóle z sobą. Jako single-ended to tam pół biedy, jak dwa niezależne monobloki, bo jakby tak razem trzeba było tak jak tutaj dobierać, to powodzenia życzę, albo tydzień czasu to mało. No i co? Niech se gra, no. Dobra, wygrzał się. Możemy rozpiąć tutaj ten rezystor. Trochę tak pod napięciem, to tak nie za bardzo jak zwykle. Weźmiemy coś lepiej izolowanego może. I musimy sprawdzić na tym rezystorze, jaki tu leci prąd w tej chwili. Teraz odepniemy, moment, kurde. Ok. Amperomierz. I amperomierz, tak, do rezystorka. D. No co jest? O! Czyli by aż tak spadł, mili amperomierz. Thank you.
25 mA. No i może być w sumie. Ma być 30 mA tutaj. Dobra. Prąd spadł zamiast wzrosnąć po wygrzaniu o 5 mA. Będzie dobrze. Pozdrawiam i jak już będę miał całą obudowę kompletną, zburzoną, to jeszcze jeden filmik nagram.